W tym filmie zobaczycie prezentację niedrogiej, akumulatorowej zgrzewarki punktowej do ogniw. Zapraszam do oglądania. Zawartość opakowania. Ze zgrzewarką zintegrowany jest nożny przycisk do wywołania impulsu. Do zestawu dołączona jest ładowarka. Ta ma wtyczkę amerykańską. Przy składaniu zamówienia należy zwrócić uwagę właśnie na ten element. Do wyboru oczywiście jest też wtyczka europejska. W paczce znajdziemy też kawałek taśmy niklowej oraz papier ścielny. Z racji tego, że źle złożyłem zamówienie i mam wtyczkę amerykańską, musiałem dokupić adapter. To jest cała instrukcja do tego urządzenia. Nie ma tu żadnej filozofii, trzeba tylko pamiętać, aby utrzymywać napięcie akumulatora powyżej 7,3 V. W pełni naładowane urządzenie pokazuje napięcie w granicach 8,7 V. Przewody są o przekroju 16 mm2, a groty są wymienne. Przełącznik nożny. Nie powinno się ładować urządzenia podczas zgrzewania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, kolor diody zmienia się z czerwonego na zielony. Dzięki przyciskowi nożnemu mamy wolne ręce, a to pozwala nam na dokładne ustawienie elektrod na pasku niklowym. Potencjometrem możemy płynnie ustawić wartość prądu zgrzewania. Dla blach o grubości 1,1 mm prąd ustawiamy na 5 pozycji. Dla blach o grubości 0,15 mm na 6 pozycji, a o grubości 0,2 mm na 8 pozycji. Blachy o grubości 0,25 mm zgrzewamy na 10 pozycji. W tym przypadku prąd ustawiony na 10 pozycji jest za duży. Sprawdzę teraz za pomocą amperomierza cęgowego z opcją pomiaru prądu rozruchu, jaka jest wydajność tego urządzenia. Jakie maksymalne natężenie prądu możemy uzyskać? Potencjometr ustawiony na maksimum, odległość między elektrodami to około 5 mm. Prąd to aż 962 ampery. Jeszcze jedna próba. Tym razem akumulator urządzenia w pełni naładowany. Wartość natężenia prądu przekroczyła zakres pomiarowy miernika, czyli prąd wyniósł ponad 1000 amperów. Tym razem zgrzewarka ustawiona na minimum, na jedynce. Natężenie prądu wyniosło 327 amperów. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, na tym jednym ładowaniu możemy zrobić kilkadziesiąt zgrzewów.
przykładowe zgrzewanie ogniw. Jak widać, zgrzewy są bardzo dobrej jakości i są wytrzymałe. Dla zainteresowanych, tak zgrzewarka wygląda w środku. Ta mała zgrzewarka punktowa o dużej mocy ponad 5000 W kosztuje niewiele ponad 200 zł. Dzięki niej w domowych warunkach możemy naprawiać akumulatory do swoich elektronarzędzi. Dziękuję za uwagę.